przebudowanym i rozbudowanym starostwie powiatowym w Przasnyszu otwarto dzisiaj Centrum Aktywizacji Biznesu. Inwestycja kosztowała prawie 10 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i samorządu Mazowsza. Chcemy, by tych miejsc pracy, które są tworzone właśnie w firmach lokalnych, było jak najwięcej, bo każde miejsce pracy to są mieszkańcy, którzy tu się osiedlają w naszym powiecie. Na tym nam bardzo zależy. Centrum biznesu. Myślę, że to udana inwestycja i mam nadzieję, że pomoże w rozwoju gospodarczym i powiatu, i miasta Przasnysz. A Przasnyskie Centrum będzie także miejscem otwartym na młodzież i seniorów. Przedsiębiorcy znajdą tu pomoc w prowadzeniu działalności, m.in. w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na rozwój firm.